Dziś 11 września, co oznacza, że do premiery edycji mistrzowskiej zostało nam 25 dni. Z tej okazji też odpowiem Wam na najczęściej zadawane pytania dotyczące najnowszej edycji FIFA. A na koniec sprytny konkurs. Ten rok dla rynku gier jest szczególny. Po wielu latach względnej stabilności na rynku zadebiutują konsole nowej generacji PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Zmieni się bardzo dużo. Procesory, wydajniejsze układy graficzne, szybkie dyski SSD i to, na co wszyscy czekamy, pełna obsługa rozdzielczości 8K. Premiera nowego Xboxa odbędzie się już 10 listopada, natomiast na datę premiery nowej PS-ki musimy jeszcze poczekać. I tu niespodzianka. Gracze, którzy kupią PlayStation 5 lub Xbox Series X, otrzymają bezpłatny update do nowej generacji. Czym będzie różnić się wersja gry na Next Geny? Większa moc obliczeniowa przełoży się na lepsze efekty wizualne, obsługę ray tracingu oraz lepsze udźwiękowienie. Zdaje się, że EA Sport, przygotowując tegoroczną edycję, mocniej wsłuchało się w oczekiwania społeczności. Wielki powrót zaliczy przede wszystkim możliwość przerwania symulacji meczu i wejście na boisko w celu odmienienia losów spotkania. Możesz interweniować w momencie, kiedy twój zespół przegrywa, albo za każdym razem, kiedy znajdzie się z piłką w pobliżu pola karnego rywala. Pełna dowolność. Inne ważne zmiany to zmiany w stymulowaniu rozwoju zawodników. Będzie opcja, w której będziesz sam decydował, jak rozdzielić punkty doświadczenia i inwestować je w różne atrybuty piłkarzy. Ekscytująco zapowiada się także rozwinięta forma negocjacji transferowych, rozbudowana opcja wypożyczeń itd. Chcesz 500 000 000 na start? Nie ma problemu. W nowej wersji możesz zacząć swoją karierę z bogatym inwestorem u boku. Kto wie, może w końcu zobaczymy polskie kluby w finale Ligi Mistrzów. Twórcy gry zrobili w tym roku bardzo dużo, by jeszcze bardziej uatrakcyjnić fanom futa granie w tym trybie. Wybrałem 4 rzeczy, które są szczególnie ciekawe. Po pierwsze, wprowadzenie specjalnych wydarzeń, społecznościowe i zespołowe, podczas których będzie można zdobywać nowe punkty doświadczenia. Druga duża zmiana to możliwość personalizacji waszego stadionu. Nowa arena będzie rosła wraz z waszym klubem. Łącznie klub i stadion mają 34 elementy, które można personalizować. 3. Gracze docenią także trzecią rzecz, czyli zlikwidowanie kart kondycji, czyli możesz bez problemu rozegrać mecz za meczem. 4. EA Sports zapowiedziało, że w nadchodzącej edycji gracze będą mogli walczyć o wspólne nagrody w Division Rivals albo Squad Battles razem z przyjaciółmi. No, taka rozgrywka w koopie zapowiada się bardzo ciekawie. Edycja 21 nie wprowadza rewolucyjnych zmian. Moim zdaniem to optymalizacja i skupienie się na tym, by zachowanie piłkarzy lepiej odzwierciedlało prawdziwe boiskowe sytuacje. Fanów serii ucieszy kreatywne poruszanie się zawodników, okej, ale co to znaczy? Możemy wskazać, w którym kierunku ruszyć ma piłkarz, który aktualnie nie ma piłki przy nodze. Tak zwane kierunkowe biegi i kierunkowe rozegrania z klepki mocno wpłyną na widowiskowość akcji. Warto również wspomnieć o tym, że piłkarze na boisku mają się także lepiej ustawić, co oznacza mniejsze natężenie spalonych. Przy większości taktyk będą oni unikać bycia na offside'zie. Trudno też będzie zamurować bramkę. Lepiej także będą wyglądały podstawy futbolu, w tym granie z główki. Aż chce się grać. No dobra, ostatnie pytanie i konkurs. Nie no, proszę Was. Zamawiając FIFA 21 w przedsprzedaży otrzymacie ekskluzywne dodatki do trybu FUT, do 3 rzadkich złotych paczek kart, jedna tygodniowo przez 3 tygodnie, piłkarza z okładki na 5 meczów wypożyczenia i jednego z 3 ambasadorów do wyboru oraz specjalne stroje i dekoracje stadionowe. I pamiętajcie o tym, że FIFA 21 edycja mistrzowska zawiera dodatkowo dostęp do gry na 3 dni przed premierą. Do 12 rzadkich złotych paczek, kart i utalentowanego wychowanka w trybie kariery. A na koniec konkurs. Zadajcie mi pytanie z serii FIFA, tylko jakieś fajne, a nie takie lelum po lelum, a te najciekawsze nagrodzę kartą Media Expert nabitą na 100 zł, którą będziecie mogli właśnie wykorzystać w sklepach Media Expert. Kliknij tutaj, zobacz, co tam na ciebie czeka. No i co? Do następnego piątku. Cześć!